Elon Musk. Dla wielu ludzi geniusz nie bojący się dążyć do osiągnięcia celów, które wydają się być nierealne. Jeden z największych umysłów dzisiejszych czasów. Wybitny inżynier wyznaczający trendy i jak nikt inny, potrafiący przewidzieć rozwój technologii, wręcz tony Stark naszego świata, który ugatuje ludzkość przed zagładą, a do tego nie boi się głosić niepoprawnych politycznie tez. Dla mnie zaś po prostu miliarder, którego niektóre firmy radzą sobie całkiem nieźle, ale przy tym ma masę bezsensownych pomysłów. A prowokacyjnym i nieprzemyślanym, czy wręcz szkodliwym zachowaniem, często wywołuje słuszny sprzeciw. Podobieństwo do tonego stawka może i jakiś jest, ale jeśli już, to do tego z początku pierwszego filmu. Zanim jednak wyjaśnię wam, dlaczego nie lubi Ilona Maska, zacznijmy od samego początku, żeby zarysować kontekst. Maska często przedstawia się jako człowieka, który swój sukces zawdzięcza wyłącznie sobie samemu. Jednakże jak mówiłem w którymś z poprzednich filmów. Koncept self-made mena jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Na to jacy jesteśmy i jak sobie w życiu radzimy, wpływa cała masa niezależnych od nas czynników, w tym m.in. fakt, z jakiej godziny się wywodzimy. No i oczywiście, mask nie jest od tej reguły wyjątkiem, zresztą, akurat w tym przypadku wyjątki zwyczajnie nie istnieją. Magazyn Forbes stworzył skalę pokazującą, na ile poszczególnych miliarderów można uznać za self-made manów. Jedynka oznacza, że ktoś odziedziczył majątek i nic z nim nie zrobił. Dziesiątka to natomiast osoby, które nie tylko dorastały w biedzie, ale też napotkały dodatkowe, znaczące przeszkody. Elon dostał w tej skali ósemkę, co brzmi jak dobry wynik, ale w praktyce oznacza dogastanie w klasie średniej lub wyższej średniej, czyli wśród kilku, maksymalnie kilkunastu procent najbogatszych rodzin na świecie. Co w tym wypadku wydaje się być zresztą nieco niedoszacowane, bo jego ojciec, właściciel kopalni szmaragdów, powiedział kiedyś, że mieli tak dużo pieniędzy. Że czasami nie mogli nawet domknąć swojego sejfu. Więc choć Elon nie jest osobą, która wszystko co ma zawdzięcza pieniądzom rodziców, z którymi to rodzicami zresztą miał różnego rodzaju problemy, to nie da się ukryć, że bez dobrej pozycji startowej jego życie nie wyglądałoby tak, jak wygląda. Nic nie pokazuje tego lepiej niż fakt, że pierwszy komputer dostał w wieku 9 lat, czyli na samym początku lat 80. Żadne wykresy pokazujące jak wiele osób na świecie ma dostęp do komputera, nie sięgają do tak odległego okresu. Natomiast model, który dostał Musk, był pierwszym, który sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Więc prawdopodobnie, nawet w najbogatszych krajach, takie urządzenia posiadało znacznie poniżej 1% obywateli. Gdyby Musk nie miał szczęścia znaleźć się wśród tego elitarnego grona jako dziecko, to niemalże na pewno nie zarobiłby 22 milionów dolarów dzięki sprzedaży swojej pierwszej dużej firmy, podczas bańki internetowej na przełomie XX i XXI wieku. Gdy projekty z branży informatycznej osiągały absurdalnie wysokie wyceny, czasami nawet pomimo tego, że praktycznie niczego nie oferowały. Z kolei gdyby nie te pieniądze, to oczywiście całe życie maska potoczyłoby się zupełnie inaczej. Wywodzanie się z dobrze usytuowanej rodziny nie jest oczywiście niczym złym. To nie jest tak, że mówię o tym wszystkim, żeby ukazać tę wadę miliardera pochodzącego z południowej Afryki. Chcę po prostu pokazać, że mówiąc o tym, jak doszedł na szczyt, warto spojrzeć na całą sprawę realistycznie. A wtedy okaże się, że o ile nie został on bogaty tylko dzięki odziedziczeniu fortuny, to tym bardziej nie można tutaj mówić o drodze od zera do miliardera. Okej, okay, skoro to już mamy wyjaśnione, to przejdźmy do problemów z samym Ilonem, a nie z tym jak jest przedstawiany w mediach. Od razu zastrzegam, że skupię się na wydarzeniach tylko z ostatnich kilku lat. Pominę więc całą jego wcześniejszą działalność, w której również można znaleźć trochę ciekawych wydarzeń. Rozdział pierwszy: Drobne afery. Ludzi można podzielić na dwie kategorie. Tych, którzy są fanami Ilona Maska, oraz tych, którzy przynajmniej próbowali się o nim czegokolwiek dowiedzieć. To stwierdzenie oczywiście nie jest prawdą, ale dobrze brzmi, więc postanowiłem zacząć od niego ten rozdział. A poza tym, akurat w moim przypadku tak właśnie to wyglądało. Parę lat temu sam byłem do Maska bardzo pozytywnie nastawiony, bo kosmos i autonomiczne samochody i wszystkie pozostałe fajnie brzmiące pomysły Tyle, że w pewnym momencie zaczęły do mnie jednak docierać inne głosy na jego temat niż te pokazujące go jako najwybitniejszego żyjącego człowieka. A żeby przedstawić Wam wydarzenie, które w moim przypadku przylało czarego ryczy, cofnijmy się o 3 lata i przenieśmy do Tajlandii. Na pewno przynajmniej część z was pamięta to wydarzenie, bo w tamtym czasie było o nim bardzo głośno. 12 nastolatków z lokalnej drużyny piłkarskiej razem z trenerem poszło do jaskini. A ulewy odcięły im kogę wyjścia i okazało się, że wydostanie ich stamtąd nie będzie łatwe i zajmie dużo czasu. W tym momencie wkroczył Elon Musk, który w błyskawicznym tempie dostarczył do Tajlandii łodzie podwodne w rozmiarze dopasowanym do dzieci. Które to łodzie miało być zapasową opcją, w gazie gdyby pierwsza akcja ratunkowa nie zakończyła się sukcesem, i ostatecznie nie okazało się potrzebne. Do tego momentu wszystko stawia maska w jak najlepszym świetle. Tyle, że właśnie tutaj pojawiły się problemy. Kilka dni po całym wydarzeniu, we gnom Czyli jeden z wnuków biorących udział w akcji ratunkowej, zapytany o pomysł maska powiedział cytuję: Może sobie tę łódź podwodną wsadzić tam, gdzie zaboli. To nie miało prawa działać. To tylko piragowa zagrywka. Użył on mocnych słów, choć nie był jedyną osobą, która kwestionowała użyteczność konceptu maska. Jak na to zareagował Elon? Napisał serię tweetów do Antworfa, w których między innymi zapowiedział, że nagra wideo, które dowiedzie, że jego łodzie podwodne by zadziałały. Z tego co wiem, takie wideo nigdy nie użyło światła dziennego. Oraz nazwał go pedofilem. Jakby tego było mało, następnie wydał prywatnego detektywa, mającego szukać informacji na temat nauka, po czym w mailu do BuzzFeed Musk napisał, żeby przestali chronić tego gwałciciela dzieci i zarzucił Unsworthowi, że ten wyjechał do Tajlandii, żeby ożenić się z 12-latką. Nic z tego oczywiście nie było prawdą, a Musk nie miał żadnych dowodów na potwierdzenie swoich bardzo poważnych oskarżeń. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak przed chwilą mówiłem, krytyków Maska było więcej. Według CNBC, jeszcze przed akcją gatunkową Elon wysłał swoich pracowników do tajskich urzędników, by przekonać ich do pochlebnego wyrażania się o mini łodziach podwodnych. Mimo tego, jeden z urzędników nazwał mini łodzie technologicznie wyrafinowanymi, ale w tym przypadku niepraktycznymi. Po czym, według prawników Answokwa, Musk podjął działania obejmujące nawet wywieranie nacisku na premiera Tajlandii, by wycofano tamto stwierdzenie. Wow, ta sytuacja nie mogła być bardziej Elonu Muskowa. Jest jakiś ciekawy projekt, który ładnie wygląda, ale prawdopodobnie nie zadziała. Jest dobry marketing, który stawia maskę w roli wybawcy. Jest Twitter, na którym Elon w swoim stylu pisze nieprzemyślane rzeczy. I w końcu jest też kompletny brak umiejętności radzenia sobie z krytyką. Jeśli nie macie czasu na obejrzenie całego materiału, to już w tym jednym przypadku zebrała się większość problemów z właścicielem SpaceX. Ale mimo wszystko polecam oglądać dalej, bo będzie tu jeszcze parę ciekawych rzeczy. Warto przyjrzeć się chociażby trudnej relacji maska z COVID-em. Jak być może wiecie, Elon lubi snuć prognozy na temat bliższej lub dalszej przyszłości. Z kolei te prognozy jeszcze bardziej lubią się nie sprawdzać. Tak było również w tym przypadku, bowiem w maksymalnym zeszłego roku napisał, że bazując na ówczesnych trendach, pod koniec kwietnia w USA będzie blisko zera przypadków. Jak wyglądały ówczesne trendy? Ano tak. A ile przypadków było pod koniec kwietnia? Około 30 tysięcy dziennie. Ile osób zmagło w USA z powodu COVID-19 do dzisiaj? Około 650 tysięcy. Musk zresztą był wielokrotnie oskarżany o szerzenie dezinformacji na temat pandemii, np. wtedy, gdy twierdził, że wzrosty zakażeń tak naprawdę wynikają z błędów w testowaniu i fałszywie pozytywnych wyników. Od początku był on też przeciwnikiem lockdownu i ok, niech sobie będzie, z kogo już musi. Problem w tym, że prawdopodobnie w tym sprzeciwie nie chodziło nawet o jakieś jego wartości, ale o zysk. Największe oburzenie było bowiem powiązane z decyzją, że fabryki Tesli mają zostać tymczasowo zamknięte. Musk się temu sprzeciwił, fabryki Tesli działały dalej, a według niektórych pracowników nie były tam przestrzegane nawet podstawowe zasady bezpieczeństwa, takie jak zachowywanie dystansu. Teoretycznie Musk obiecywał, że jeśli ktoś nie czuje się komfortowo wracając teraz do pracy, to takie osoby nie muszą tego robić i nie zostaną ukarane. Jednak przynajmniej część spośród tych, którzy zdecydowali się nie pracować i wziąć bezpłatny urlop, Otrzymała wypowiedzenia. Pracownicy Tesli na problemy napotkali jednak nie tylko podczas pandemii. Cztery lata temu Guardian opublikował głośny artykuł, w którym o warunkach pracy wypowiedziało się 15 osób, które w tamtym lub wcześniejszym okresie były zatrudnione w zakładzie Tesli. Narzekali oni m.in. na czas pracy, częste kontuzje oraz cięcia płac, które zniechęcały pracowników do zgłaszania problemów ze zdrowiem. Gok później śledztwo wykazało, że statystyki odnośnie kontuzji pracowników były zanieżane, by lepiej wyglądały. Dodatkowo w fabrykach brakowało standardowych oznaczeń. Chociażby nie wszystkie strefy dla pieszych były oznaczone żółtym kolorem, bo podobno mask nie lubi żółtego. Rzekomo Elon nie przypada też za znakami, czy też ostrzegawczymi sygnałami dźwiękowymi, więc tych również było jak najmniej. Te dwie ostatnie rzeczy są tak abstrakcyjne, że aż trudno mi uznać je za prawdziwe, ale wskazują na to wypowiedzi pracowników. W 2017 roku mask stwierdził, że wskaźnik kontuzji w ich fabryce był o wiele lepszy niż średnia w tej branży. Co oczywiście okazało się tylko kolejnym pr zabiegiem, bo niedługo później dane dotyczące 2017 roku pokazały, że Tesla jest w tej kwestii w okolicach średniej. A po skoregowaniu oficjalnych danych o niezgłaszane ugazy, ich wynik jest nawet nieco gorszy niż średnia. Dla formalności dodam jeszcze, że Elon Musk oraz inne wysoko postawione w Tesli osoby zostały uznane za nielegalnie sabotujące próby zawiązania związku zawodowego przez pracowników. Między innymi za sprawą niektórych tweetów Muska. A no i oczywiście, Tesla jest oskarżana o wykorzystywanie w budowie baterii Kobaltu, wydobywanego przez dzieci zmuszane do tej pracy. Zresztą nawet dorośli w tych kopalniach pracują w fatalnych warunkach. W tej kwestii firma Maska nie jest osamotniona, bo to samo można zarzucić chociażby Google czy Microsoftowi, ale niespecjalnie ich to usprawiedliwia. Tesla często postrzega się jako tę modną, ekologiczną, zrównoważoną firmę, tyle że po raz kolejny okazuje się, że za takie postrzeganie odpowiada wyłącznie dobry marketing bo w rzeczywistości raczej nie zasługuje ona nawet na nazywanie jej typową korporacją, ale do tego tematu wrócę za chwilę. Zanim to zrobię, przypomnę wydarzenie, o którym mówiłem kilka filmów temu. Elon Musk, wykorzystując swoją najsilniejszą broń, czyli oczywiście Twittera, mocno przyczynił się do wzrostu w cen kryptowalut. Głównie skupiał się na Dogecoinie, ale jednym z ważniejszych pochodzących od niego impulsów było przyjmowanie płatności w bitcoinach za samochody Tesli, a następnie rezygnacja z tego rozwiązania. Rzekomo z powodu bardzo dużego zużycia paliw kopalnych przez sieć tej kryptowaluty. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że wszystko jest w porządku. W końcu Mask produkuje elektryczne samochody, więc dba o planetę, a zwracanie uwagi na ślad węglowy jest bardzo ważne. Tyle, że jeśli się nad tym chwilę dłużej zastanowimy, to takie działania stawiają go w bardzo złym świetle, bowiem w tej sytuacji możemy odebrać postępowanie multimiliardera na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że faktycznie, pozwalając na płatności w bitcoinach, nie wiedział, Jaki ta waluta ma wpływ na środowisko? Problem w tym, że to nie była żadna tajemnica. Wręcz przeciwnie. Ogromne zużycie energii, jak na znikomą użyteczność tej sieci, było znane już od kilku lat. W tym scenariuszu Musk podjął więc decyzję, bez znajomości dosyć podstawowych danych na temat kryptowaluty, którą zdecydował się akceptować. Ale jest też druga opcja: mianowicie, że doskonale o wszystkim wiedział. Jednak albo chciał zmianami polityki firmy w jakimś celu wpływać na ceny tej waluty, albo że zużycie energii przez Bitcoina stało się problemem dopiero wtedy, gdy zaczęto wykorzystywać je do krytyki Tesli. Rozdział drugi: Maska nie obchodzi ekologia. Tak, wiem, to odważne stwierdzenie. Tym bardziej, że siłą rzeczy nie mogę wiedzieć, jakie mask tak naprawdę ma przekonania i wartości. Potraktujcie więc tytuł tego rozdziału nie jako definitywne stwierdzenie, ale raczej hipotezę, którą spróbuję jak najlepiej uargumentować. Od czego by tu zacząć? Może od najbardziej oczywistego miejsca, więc... Nadszedł moment, by wykucić do Tesli. Ta firma znana jest oczywiście z tego, że produkuje w pełni elektryczne samochody, a to z kolei kojarzy się z mniejszym negatywnym wpływem na środowisko i bardzo słusznie, bo faktycznie samochody elektryczne ogólnie rzecz biorąc są bardziej ekologiczne od tych wykorzystujących paliwa kopalne. Choć warto zaznaczyć, że obecnie, gdy energię elektryczną, zwłaszcza w Polsce, i tak pozyskuje się w dużej mierze z węgla, różnica nie jest wcale ogromna. Natomiast oczywiście, miejmy nadzieję, ten stan rzeczy będzie się zmieniać z czasem. Jednakże, to, że samochody elektryczne można uznać za ekologiczne rozwiązanie, nie znaczy jeszcze, że Tesla jest ekologiczną korporacją. W artykule na ten temat Forbes odwołuje się do badania, które niestety nie jest publicznie dostępne, więc zacytuję kilka fragmentów z ich strony. Okazało się, że spośród największych światowych korporacji, Tesla jest wśród 15% takich, które nie upubliczniają danych na temat emisji gazów cieplarnianych. Organizacja Arabesk, która prowadziła badanie, w opozycji do Tesli podaje chociażby Forda czy General Motors, które takie dane pokazują, a w dodatku mają konkretne plany, by w ciągu kilkunastu lat maksymalnie emisję CO2 ograniczyć, nawet do zera. Z kolei działań Tesli, choć wizerunkowo oczywiście prezentuje się ona lepiej od konkurentów, kompletnie nie da się ocenić, bo zwyczajnie nie ma do tego danych. Jesteśmy więc skazani na spekulacje, a w takim razie można się zastanawiać, dlaczego konkretne i dokładne dane na temat emisji nie są upubliczniane. Czy gdyby firma Maska dystansowała na tym polu konkurencję, to ukrywaliby ten fakt? Nie prowadzę żadnej firmy o tak wysokiej wycenie, więc może się nie znam, ale wygląda mi to na fatalny pomysł. Podejrzewam więc, że wyniki Tesla na tym polu niespecjalnie odbiegają od pozostałych firm działających w tej branży. I choć są to oczywiście tylko moje przypuszczenia, to mogę je poprzeć kilkoma dodatkowymi informacjami. W 2018 roku Tesla zapłaciła 140 tysięcy dolarów kary z powodu serii nieprawidłowości w latach 2013-2016 skutkujących zwiększoną emisją tlenków wazotu. W tym roku w Niemczech firma ta została z kolei ukarana 12 milionami euro grzywny za niewypełnianie zobowiązań dotyczących przyjmowania baterii od klientów. W tym samym czasie, tym razem w USA, negatywne informacje na temat Tesli dotyczyły problemów z dowiedzeniem, że działają w zgodzie ze standardami dotyczącymi emisji. Dodatkowo w kwietniu tego roku Ukazał się raport, według którego dostawcy Tesli mieli poważne problemy z zanieczyszczeniami, chociażby odnośnie braku odpowiednich zabezpieczeń przy przechowywaniu odpadów oraz zanieczyszczeniem wód. Nawet gdyby w niektórych z tych spraw zarzuty okazały się nietrafione, to takie nagromadzenie problemów sugeruje, że produkcja samochodów Tesli wcale nie jest tak przyjazna środowisku, jak Elon Musk chciałby, żebyśmy myśleli. Ale to jeszcze nie koniec grantu na temat stosunku maska do ekologii, bo pozostając w temacie samochodów elektrycznych. W chwili obecnej, a prawdopodobnie akurat to się nigdy nie zmieni, jeśli ktoś chce się przemieszczać, ale jednocześnie minimalizować negatywny wpływ na środowisko, to nic nie będzie tak dobrą opcją jak publiczny transport. Mask natomiast znany jest ze swojej wielkiej niechęci do tego sposobu poguszania się. Największym echem odbiła się wypowiedź, którą w tej chwili widzicie na ekranie. Nawet nie chce mi się jej w całości tłumaczyć. W każdym razie powiedział m.in. że nikt publicznego transportu nie lubi, a w ogóle to tam są ludzie, więc możesz spotkać sobie innego mordercę. Po tej wypowiedzi oczywiście część osób zaczęła mówić, że ej, zaraz, lubimy publiczny transport? Niektórzy donosili o poznaniu w nim znajomych lub partnerów, i to podobno nawet takich, którzy niespecjalnie przypadają za zabijaniem. Ilonowi odpowiedział również Jared Walker, czyli ekspert właśnie od transportu publicznego, który na Twitterze napisał, że nienawiść maska do dzielenia przestrzeni z obcymi ludźmi jest luksusem lub patologią, na którą tylko bogaci mogą sobie pozwolić. A zezwolenie maskowi na projektowanie miast byłoby esencją nieprawidłowego myślenia, że to, co jest najlepsze dla elity, będzie najlepsze dla wszystkich. Jak na to odpowiedział CEO Tesli? Przedstawię Wam trzy opcje: spróbujcie zgadnąć. Odpowiedź A: wycofał się ze swoich słów. Odpowiedź B: nazwał Walkera idiotą. Odpowiedź C: spróbował wyjaśnić, dlaczego system bez publicznego transportu w znanej dotychczas formie może działać dobrze. Dam Wam trzy sekundy na przemyślenie. Tak, zgadliście. nazwał wukera idiotą. Nie będę więc próbował ubierać tego ładniejsze słowa, tylko powiem wprost, że. dział trzeci, Pomysły Maska są idiotyczne i nierealistyczne. Trzymajmy się jeszcze przez chwilę tematu transportu publicznego. Elon Musk go nie lubi, ale jednocześnie tak samo nie lubi kołków na drogach, więc wpadł na pomysł zrobienia swojej wersji transportu publicznego, tyle że pod prawie każdym względem dużo gorszej od rozwiązań istniejących od bardzo dawna. Ale zanim do tego przejdę, spójrzcie na te piękne wizualizacje. Windy dla samochodów transportujące je do podziemnych tuneli, gdzie specjalne platformy pozwolą im poruszać się z prędkością około 200 km na godzinę. Kabiny mieszczące kilkanaście osób, które również mogą poruszać się z tak wysokimi prędkościami. Wow! Wygląda świetnie, futurystycznie, wygląda jak coś, co naprawdę mogłoby odmienić oblicze transportu. No i. Na wyglądaniu się raczej kończy, bo w praktyce nad użytecznością takich rozwiązań można by długo dyskutować. Nie będę tego jednak robił, bowiem założono przez maska Boring Company, która powstała właśnie w celu kopania tuneli, stąd Boring w nazwie, choć oczywiście i tak będę ją nazywał nudną spółką, w każdym razie ta firma kilka miesięcy temu otworzyła wraz w swój pierwszy działający projekt. I ja rozumiem, że można go traktować jako test, że nie wszystko za pierwszym razem będzie działać tak jak się zaplanuje, że w ewentualnych kolejnych projektach tak wiele rzeczy może zostać poprawione itd., ale pomiędzy tymi wizualizacjami, a tym co rzeczywiście powstało, nie ma dosłownie żadnego podobieństwa poza tym, że jedno i drugie polega na przemieszczaniu się pod ziemią, więc nie widzę żadnego powodu, żeby zakładać, że to co nudna spółka Maska zaprezentowała w wideo sprzed 3 lat, rzeczywiście zostanie kiedykolwiek zrealizowane. Zamiast tego przedstawiam Wam zatem Las Vegas Convention Center Loop, czyli... No, w gruncie rzeczy to system podziemnych taksówek, który okazał się rozczarowaniem pod praktycznie każdym względem. Windy dla pojazdów, oczywiście, nie ma. Zawgodnych prędkości zapowiadanych przez maska, sięgających nawet 250 km na godzinę, również nie ma, jest za to maksymalnie nieco ponad 50 km na godzinę. Zamiast tych futurystycznych, autonomicznych kabin, mieszczących kilkanaście osób, mamy Tesle, które prowadzić musi kierowca, więc mogą do nich wsiąść tylko trzy osoby. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym punkcie, bo autonomiczne samochody to coś, z czym mask jest mocno kojarzony. A pętla w Las Vegas doskonale pokazuje, jaką porażkę jak dotąd ponosi na tym polu w porównaniu do zapowiedzi, które wygłaszał jeszcze kilka lat temu. Według których w pełni autonomiczne samochody testy mogłyby powstać już w 2018 roku. Mamy rok 2021, a tymczasem nierealne jest nawet korzystanie z autonomicznych samochodów na zamkniętej 2,5 km pętli. Na którą żadne pojazdy poza Teslami nie mają wstępu. To jest wymarzone środowisko dla takich samochodów. Dosłownie nie mogłoby być łatwiej, a mimo tego wciąż potrzebny jest kierowca. Ale to nie koniec problemów z tego wynikających, bo jak widzicie, tunel, po którym poruszają się Tesle, jest bardzo wąski. Przez to podczas kilkugodzinnej monotonnej pracy kierowców prawdopodobnie od czasu do czasu dochodzić będzie do wypadków, które nie dosyć, że będą niebezpieczne same w sobie, to trudno powiedzieć, czy w tak wąskim tunelu da się w ogóle wyjść z samochodu. A w dodatku zatrzymanie jednego pojazdu, czy to z powodu wypadku, czy też ustełki, zablokuje cały system. Poza tym wątpliwości dotyczą też tego, czy z uwagi na rozmiar tunelu będzie tam mogło w razie potrzeby dotrzeć pomoc. A gdyby przypadkiem w którejś z w środku tunelu wybuchła bateria, co czasami się zdarza, to aż trudno sobie wyobrazić, jakby się to skończyło. A ryzyko problemów technicznych jest niestety całkiem spore, bowiem po tej pętli poruszać się będzie jednocześnie aż kilkadziesiąt samochodów. Trudno powiedzieć, na ile pojemny jest cały ten system, teoretycznie powinien móc przewieźć 4400 osób na godzinę. Podobno podczas testów nawet udało się to osiągnąć, jednak wyliczenia, które mogliście zobaczyć na kilku anglojęzycznych kanałach, wskazują, że jest to zwyczajnie nierealne przy tej liczbie pojazdów. Osobiście mam wątpliwości co do poprawności założeń przyjmowanych przez twórców tych wyliczeń, ale sceptycyzm co do tego, czy pętla wytrzyma obciążenie podczas chociażby tałgów Ces, jest całkowicie uzasadniony. A co najlepsze, jak być może już zauważyliście, Wielu z tych problemów udałoby się uniknąć, gdyby zamiast super futurystycznej wizji maska, która okazała się taksówkami, tyle że w tunelu i z ledowymi światłami zmieniającymi kolor, zdecydowano się na bardziej tradycyjne rozwiązania typu metro. Prędkość prawdopodobnie byłaby podobna, bezpieczeństwo nieporównywalnie większe. Nie byłoby też obaw co do pojemności, bo zamiast trzyosobowych pojazdów w jednym pociągu mogłoby się zmieścić kilkaset, a może i nawet ponad tysiąc osób. Do tego dochodzi fakt, że wbrew zapewnieniom o tym, jak wspaniale ekologicznym rozwiązaniem jest pętla w Las Vegas, mniej energii byłoby potrzebne do zasilania mniejszej liczby większych pojazdów, niż ma to miejsce w przypadku kilkudziesięciu Teslin na gaz. Jedyną zaletą, którą tunel maska może mieć, jest koszt wykonania. Problem w tym, że nieprzypadkowo użyłem słowa może. Bo choć koszty na papierze wyglądają na dużo mniejsze, to również sam tunel jest dużo mniejszy. Z czym wiążą się m.in. problemy z bezpieczeństwem czy pojemnością, które przed chwilą omówiłem. A do tego większe koszty będzie generować opłacanie kilkudziesięciu kierowców na raz, niż miałoby to miejsce, gdyby zdecydowano się na pociągi. Utrzymanie oraz wymiana Tesli również może być bardziej kosztowne niż w przypadku metka, przez co nawet co do tej jednej zalety można mieć zastrzeżenia, bo używając angielskiego wyrażenia, porównywanie kosztów pętli maska do kosztów budowy linii Metka to nie jest porównywanie jabłek do jabłek, ale raczej skawek do poziomek. Korzystanie z dotychczas wybudowanej części tunelu jest darmowe, ale gdyby zdecydowano się na rozszerzenie pętli na większą część Las Vegas, to opłaty prawdopodobnie będą stosunkowo wysokie. Być może jednak do wybudowania kolejnych tuneli nigdy nie dojdzie. Jak do tej pory jest to bowiem jedyny zgalizowany przez nudną spółkę projekt, natomiast z wielu innych zdążyła się już ona wycofać. Chyba najgłośniejszym z nich był pomysł połączenia tunelem Waszyngtonu i Baltimore. Jednak prawdopodobnie z powodu niewypełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa na stronie firmy Maska nie ma już informacji na temat tej pętli. Identycznie stało się z projektem Dugout Loop w Los Angeles, a również dwa kolejne zapowiedziane koncepty zostały w ciągu ostatnich trzech lat porzucone. Mówiłem już wcześniej o prognozach Maska i ich wątpliwej skuteczności, ale o ile one są właściwie tylko zabawą, skadywaniem, którego nie trzeba brać na poważnie, to dużo większym problemem, który często przeszkadza nawet jego fanom, są ogłaszane przez niego zapowiedzi, które zazwyczaj są albo całkowicie nierealne, albo przynajmniej przedstawiają zdecydowanie zbyt wczesne terminy zakończenia pras nad danym projektem. Podczas przygotowań do tego filmu trafiłem na kilka lub nawet kilkanaście przypadków, gdy Ilonowi nie udało się dostarczyć na czas rzeczy, które zapowiedział. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy jakikolwiek ambitny plan, ogłoszony z kilkuletnim wyprzedzeniem, udało mu się zrealizować na czas. Jeśli chodzi o niewypełnianie założonych celów, to tak było chociażby z autonomicznymi samochodami, tak było ze wspomnianymi projektami nudnej spółki i tak prawdopodobnie będzie również z tematem, o którym co jakiś czas jest bardzo głośno, czyli firmą Newgaling, czy też raczej Neugaling, bo w Polsce chyba przyjęła się taka wymowa. Prawdopodobnie widzieliście kiedyś fragmenty materiałów poświęconych temu projektowi, np. te, w których mask opowiadał o wszczepieniu podłączonych do mózgu implantów świniom, albo te, w których małpa grała w coś przypominającego ping-ponga, tyle że za pomocą samych myśli. Jednakże podejrzewam, że większość z Was niespecjalnie wie, czemu ma to właściwie służyć. Więc na początek spójrzmy, co Elon Musk chce w ogóle za pomocą tej firmy osiągnąć. Celem krótkoterminowym, który teoretycznie miałby zostać osiągnięty w ciągu 4 lat, od kwietnia 2017 roku, więc nieważne, miałaby być pomoc osobom z ukazami mózgu chociażby ludziom, którzy przeszli udar. W długim terminie natomiast implanty miałyby pozwolić mózgom połączyć się z chmugą, a za jej pomocą kontaktować się z komputerami czy mózgami innych ludzi abstrahując od tego, czy w ogóle chcielibyście czegoś takiego używać, to z całym tym pomysłem jest oczywiście masa problemów. Po pierwsze, Mask standardowo skupił się na budowaniu hype'u, ale niekoniecznie realizacji tego, co obiecał, przez co firma kompletnie nie radzi sobie z wyznaczonymi celami. Spośród ośmiu naukowców, którzy razem z Maskiem zakładali neuralink w 2016 roku, po czterech latach pozostały jedynie trzy osoby a to z powodu konfliktów wywołanych z starciem zbyt pośpiesznych planów, z powolnym tempem nauki. Natomiast w maju tego roku zamiast produktów zapowiadanych mniej więcej na ten okres pojawiły się informacje o odejściu Maxa Chodaka, czyli prezesa spółki. Pomijając jednak wewnętrzne problemy i zbyt napięte deadline'y, pomysł Maska zwyczajnie nie mógłby zadziałać tak jak on zapowiedział, przynajmniej według naszej obecnej wiedzy. O ile nudna spółka spotkała się z poważną krytyką ekspertów w temacie transportu, zarzuty do obietnic Ilona odnośnie Neuralink są nawet głośniejsze niż w tamtym przypadku. Musk mówił chociażby o nadludzkich zdolnościach poznawczych oraz o rozwiązaniu problemu autyzmu czy schizofrenii, a także o leczeniu m.in. depresji i bezsenności. Natomiast nie przedstawił żadnych danych potwierdzających, że coś takiego jest w ogóle wykonalne, a tym bardziej, że Neuralink faktycznie to stworzy. Naukowcy zajmujący się tym tematem nie są specjalnie pod wrażeniem dotychczasowych prezentacji. O ile kwestie techniczne, takie jak bezprzewodowa transmisja danych czy implantacja były raczej powszechnie doceniane, o tyle odnośnie całej reszty częściej można się spotkać ze sformułowaniami typu nic nowego albo rozczagowujące. Profesor Andrew Jackson streścił to słowami solidnej inżynieria, przeciętna jego nauka. Na temat mózgu nie wiemy jeszcze tak wielu rzeczy, że zapowiedzi maska trudno brać na poważnie. Wszystko wskazuje na to, że tym razem w tworzeniu Hype'u posunął się on aż do opowiadania o rzeczach, co do których w rzeczywistości nie ma żadnego pojęcia, jak je rozwiązać. A zauważcie, że ani razu. Nie wspomniałem nawet o temacie bezpieczeństwa wszczepienia takich implantów, co do którego również są wątpliwości. Aktualnie, moim zdaniem, dużo większe szanse są na to, że Neuralink upadnie, zanim dostarczy jakikolwiek publicznie dostępny produkt, niż że w ciągu tego stulecia będą w stanie zrobić chociaż połowę rzeczy, które zapowiedział Elon Musk. Powiedziawszy to wszystko, jestem pewien, że są osoby, które, nawet jeśli krytyka Boeing Company oraz Neuralink ich przekonała, powiedzą, że to tylko poboczne projekty Maska, które mogą się nie udać. Ale nawet jeśli, to w sumie nic się nie stanie, bo przecież najwięcej uwagi poświęcą Tesli oraz SpaceX. O ile o problemach najbardziej znanego producenta samochodów elektrycznych mówiłem już całkiem sporo, o tyle w firmie działającej w branży kosmicznej do tej pory w ogóle nie poświęcałem uwagi, więc czas to zmienić. Zacznę od omówienia pomysłu, co prawda nie będącego centralnym projektem tej korporacji, ale za to chyba najbardziej absurdalnego ze wszystkich, na które natrafiłem. Mianowicie Starship Earth to Earth. Czyli pod górę pomiędzy dwoma miejscami na ziemi. I teraz, ja wiem, że myślicie, że to jest strasznie głupi pomysł, ale poczekajcie, zaraz wam przedstawię, dlaczego mask uważa to za świetne rozwiązanie. A nie, właściwie nie ma czego tłumaczyć, po prostu taki sposób transportu teoretycznie mógłby pozwolić na dostanie się z jednego końca świata na drugi w ciągu pół godziny. To jest cała filozofia stojąca za tym pomysłem. No więc, tak, zgadzam się, to jest strasznie głupie. Proponuję spojrzeć na międzymiastowe loty Starshipem pod kątem trzech kwestii: prędkości, bezpieczeństwa oraz ekologii. Zacznijmy więc od tej rzekomej zalety, czyli możliwości bardzo szybkiego przemieszczania się. W materiale zapowiadającym cały projekt pokazana jest wizualizacja lotu pomiędzy Nowym Jokiem oraz Szanghajem, który miałby trwać 39 minut. To wszystko nie jest jednak takie proste, bowiem, ze względu na bezpieczeństwo oraz ogromny hałas, starty oraz lądowania rakiet nie mogą odbywać się w pobliżu miast. Wszystko miałoby się zatem dziać na barkach położonych na wodzie, do których najpierw trzeba by było dopłynąć statkiem. Choć szczerze mówiąc i tak nie jestem przekonany, czy to rozwiązuje problem. Do tego dochodzą jeszcze wszystkie procedury bezpieczeństwa, odpowiednie przygotowanie ludzi do startu i tym podobne, a to sprawia, że z początkowych 40 minut robi się... no właśnie. Trudno powiedzieć ile, bo nigdy nie mieliśmy z czymś takim do czynienia. Twórca kanału Adam Samfin, który stworzył film na ten temat, wyliczył, że łączny czas podróży to byłoby niespełna 7 godzin. Nawet gdyby okazało się, że przyjął zbyt niekorzystne założenia i udałoby się wszystko zrobić w 5 czy 6 godzin, to niewykluczone, że w momencie gdy takie hipotetyczne loty mogłyby się zacząć odbywać, czyli dajmy na to za 10 lat, będą to już samoloty zdolne pokonać taką trasę w porównywalnym lub niewiele dłuższym czasie, ale przy tym za dużo niższą cenę oraz w nieporównywalnie bardziej bezpieczny sposób. Dodatkowo starty rakiet są znacznie bardziej zależne od warunków pogodowych niż ma to miejsce w przypadku samolotów, więc na pewno stosunkowo często loty byłyby przekładane lub wręcz odwoływane, co sprawiałoby, że byłby to kompletnie niegodny zaufania środek transportu. Prędkość może być więc zaletą, ale dosyć wątpliwą. Większe problemy zaczynają się jednak dopiero przy drugim punkcie, czyli bezpieczeństwie. Obecnie rakiety zdecydowanie nie są bezpiecznym środkiem transportu. Przyjmuje się, że wypadek zdarza się mniej więcej raz na 100 startów. A w razie takiego zdarzenia szanse na przeżycie są niewielkie. Nawet gdyby okazało się, że SpaceX da rady znacząco te statystyki poprawić i zmniejszyć ryzyko niepowodzenia z 1% do 1 promila, to wciąż byłaby to absurdalnie wysoka liczba w porównaniu do wyników samolotów, gdzie śmiertelne wypadki zdarzają się raz na 3,7 miliona lotów. A mówimy tutaj tylko o części zagrożeń związanych z proponowanymi przez maska podgórzami, mianowicie o tych dotyczących samych rakiet, takich jak na przykład eksplozje przy starcie. Do tego trzeba oczywiście doliczyć ryzyko powiązane z ogromnymi przeciążeniami. Maksymalna prędkość miałaby wynosić około 27 tysięcy km na godzinę, więc prawdopodobnie pasażerowie musieliby wytrzymać przeciążenia o sile 2-3G do 3 G przez kilka minut lotu. Pomijając fakt, że nie byłoby to raczej zbyt przyjemne, wpuszczanie na takie rakiety wszystkich chętnych mogłoby się skończyć masą problemów zdrowotnych. A z kolei, gdyby wymagane było zgobienie badań przed każdym lotem, staje się to jeszcze mniej zachęcająca opcja z perspektywy potencjalnego klienta. A jakietami po prostu nie nadaje się do takich zastosowań jak transport dużej liczby nieprzygotowanych do tego ludzi, więc podejrzewam, że gdyby kiedykolwiek SpaceX zrealizowało swoje plany i organizowało takie podgórze zabiegając na pokład tysiąc osób, to średnia liczba zgonów spowodowanych jednym lotem mogłaby wynosić nawet kilka. A gdy do tego wszystkiego dodamy szkody wywołane przez wpływ na środowisko, to okazuje się, że te statystyki mogą wyglądać jeszcze dużo, dużo gorzej. Po raz kolejny powołam się na obliczenia Adama coś, który tym razem mógł operować na konkretnych liczbach, bez przyjmowania żadnych dodatkowych założeń i wyliczył, że w porównaniu do samolotów, które przecież też nie są specjalnie ekologiczne i to delikatnie rzecz ujmując, Starship emitowałby prawie tysiąc razy więcej CO2. Także fajnie. Gwynne Shotwell, prezeska SpaceX, ogłosiła, że w ciągu pięciu lat Starship będzie przewodził duże liczby ludzi, również pomiędzy miastami na Ziemi. Eee, super, nie mogę się doczekać. Całe szczęście, że plany Maska tak rzadko uda mu się zrealizować, bo przynajmniej jest duża szansa, że faktycznie się nie doczekam. I w tym momencie niemalże mogę usłyszeć ludzi mówiących, że przecież Elon chce zrobić z ludzkości międzyplanetarny gatunek. Prędzej czy później i tak będziemy musieli poszukać innego miejsca do życia, więc loty kosmiczne są naszą jedyną szansą. No więc, słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko lotom kosmicznym. Są fajne, wydatki na naukę zawsze spoko, ale spójrzmy na tę sprawę realistycznie. Nie sądzę, żeby maskowi chodziło o zbawienie ludzkości czy coś w tym stylu, chociaż w sumie, nie wiem, niespecjalnie mnie to właściwie obchodzi, bo najważniejsze jest to, że no przykro mi, on was nie uratuje. Żyjemy na planecie, do której jesteśmy dosłownie idealnie przystosowani, a i tak nie potrafimy zatrzymać swojego negatywnego wpływu na nią, którego już w perspektywie kilkudziesięcioletniej będzie powodować olbrzymie problemy. A w tak krótkim czasie szanse na to, że poza Ziemią osiedli się ktokolwiek poza garstką ludzi, może setką, może maksymalnie kilkoma tysiącami, są żadne. Ani ja, ani nikt z ludzi oglądających to w 2021 roku nie stworzymy cywilizacji na Marsie. Nie stworzymy jej na Wenus, ani na żadnym z księżyców Jowisza. Umrzemy na planecie, na której teraz żyjemy, a którą Elon Musk może co najwyżej bardziej zepsuć, jeśli będzie zbyt pochopnie wykorzystywał rakiety. O ile lot na Marsa jest jak najbardziej możliwy, choć raczej nie w terminie, który zapowiada Musk, o tyle kolonizacji tej lub jakiejkolwiek innej planety przez kogoś innego niż niewielką grupę astronautów oraz ewentualnie miliarderów, żaden z nas nie dożyje. Przykro mi, ale to niemożliwe. Zanim przejdę do konkretów, wyjaśnijmy sobie jeszcze jedną rzecz. Fani Muska czasem twierdzą, że to prawda. Jego pomysły są nierealne do zrealizowania. Ale on, Elon Musk, jest Elonem Muskiem właśnie dlatego, że widząc nieosiągalny cel, nie rezygnuje z niego tak, jak zrobiliby inni, tylko pokazuje wszystkim, że niemożliwe tak naprawdę cały czas było możliwe. Pod koniec poprzedniego wieku chciał zrewolucjonizować system płatności. Mówili mu, że to niegalne, ale on to zrobił. Później chciał stworzyć w procentach elektryczne samochody. Wydawało się to niewykonalne, ale on dał gadę. Więc kiedy mówi o kolonizacji Magsa, to nawet jeśli wydaje się to niemożliwe, mimo wszystko nie możemy. Dobra, wystarczy, dalej już nie dam gady. Uwaga, uwaga, w tym samym hołdzie dla maska nie ma nawet odrobiny sensu. Odłóżmy na bok wszystkie pomniejsze problemy, takie jak to, że historia powstania Paypala jest skomplikowana, to, że Elon przez jakiś czas był tam CEO, ale został zwolniony, to, że wcale nie założył Tesli, to, że ta firma nie jest, eufemistycznie mówiąc, szczególnie dochodowa. Udawajmy, że to wszystko nie jest prawdą, i na potrzeby dyskusji załóżmy, że Musk w pojedynkę założył zarówno Paypala, jak i Tesle, a następnie doprowadził te firmy do ogromnego sukcesu. Wiecie, co się okaże po przejęciu takich założeń? że wciąż nijak nie będzie to porównywalne do kolonizacji kosmosu. Pod koniec poprzedniego wieku i na początku obecnego było wiele firm, które chciały zrobić mniej więcej to samo co PayPal, czyli stworzyć system płatności elektronicznych. Nie potrzeba było do tego żadnej nieistniejącej technologii. Firma Maska była co prawda jednym z pionierów, ale równocześnie z nią rozwijały się inne, bardzo podobne biznesy. Po prostu w sytuacji, gdy internet gwałtownie zyskiwał na popularności, jedna lub kilka spośród tych firm... Musiała zagospodarować niszę, która w tamtym okresie powstała. Bardzo podobnie jest z Teslą. O ile ta korporacja zdecydowanie zmieniła wizerunek samochodów elektrycznych, to nie jest tak, że w 2008 roku, gdy wprowadzony na rynek został ich pierwszy samochód, zrobienie w 100% elektrycznego pojazdu było czymś zdumiewającym, podważającym prawa fizyki czy cokolwiek w tym stylu. Baterie litowo-jonowe, które umożliwiły tworzenie nowoczesnych, elektrycznych samochodów, powstały już w latach 80. Musk nie wykorzystał tutaj żadnej autorskiej, rewolucyjnej technologii. Chociażby Mitsubishi nad swoim pierwszym w pełni elektrycznym modelem pracowało gównolegle z Teslą, a prace nad nim ukończyło go później. Więc abstrahując od wpływu Muska na rozwój obu tych korporacji, zarówno PayPal jak i Tesla, były jednymi z pionierów w sektorach, w których działały i wciąż działają, ale mówienie o tym, że dokonały czegoś niemożliwego i zestawianie tego z niemożliwą kolonizacją Marsa można uznać za ekwiwokację. Powiem, w jednym przypadku mamy do czynienia z tak jakby potoczną niemożliwością, a w drugim już niekoniecznie potoczną, bo bardzo prawdopodobne, że zrobienie na Marsie tego co chce mask jest po prostu fizycznie niemożliwe. A na pewno nie w obecnym lub następnym stuleciu. Jestem pewien, że mieliście w życiu sytuację, gdy o jakimś działaniu drugiej osoby myśleliście, że jest niemożliwe do wykonania. A jednak się udało. Na przykład, no nie wiem, kryliście więgę i wydawało wam się, że jakiś klocek jest niemożliwy do wyjęcia. A mimo to komuś, może nawet wam, udało się to zrobić. Czy w takim razie osoba, która tego dokonała, może poruszać się szybciej niż światło? Przecież jedno i drugie określilibyście słowem niemożliwe. Więc kogo jedną niemożliwą rzecz zrobiła, to drugą też może, prawda? Tak jest najwyraźniej tok myślenia osób porównujących kolonizację Marsa do początków Tesli i mam nadzieję, że sami widzicie, jak kompletnie pozbawiony jest on sensu. Dla odmiany zajmijmy się więc wreszcie poważnymi rozważeniami na ten temat. Zacznę od przedstawienia, czego właściwie chciałby dokonać MASK. W tym nagraniu sprzed kilku lat mówił, że w 2022 roku planuje wysłać na Marsa dwie misje ładunkowe po polsku chyba się tak nie mówi, ale wiecie o co chodzi które dodatkowo miałyby m.in. potwierdzić istnienie zasobów wody i przygotować miejsce dla kolejnych lotów. Z kolei w 2024 roku miałyby się już odbyć pierwsze misje załogowe na Marsa. Oczywiście, kompletnie nie wierzę w to, że uda się wszystko zrobić w zapowiadanych terminach, zresztą, nawet w zeszłym roku, w kontekście lotów załogowych, Mask mówił już o 2026 roku, ale ogólnie rzecz biorąc, są to jak najbardziej wykonalne zadania. Jeśli do końca przyszłej dekady nie będziemy mieli żadnego załogowego lotu na Marsa, to będę bardzo zaskoczony. Jednak im dalsze plany, tym pojawia się coraz więcej problemów. Misje załogowe miałyby zbudować pierwszą bazę na Marsie, która potem teoretycznie miałaby się rozgosnąć do całego miasta. A według planów maska w 2050 roku na czerwonej planecie żyłby milion osób. I tutaj muszę zaznaczyć, że nie jestem pewien, czy słowo plan, aby na pewno jest odpowiednie. Bo wszystko, a szczególnie pomysł wysyłania 300 starshipów dziennie, brzmi, jakby mask żartował albo ewentualnie zapowiadał książkę Science Fiction. Załóżmy jednak, że jest to całkowicie poważna wypowiedź. W ten sposób zresztą podają ją media i zastanówmy się, jakie są potencjalne problemy. No, dużo ich jest. Tak dużo, że pominę cały proces startu rakiety, lotu oraz lądowania, bo choć na pewno czasami będą się zdarzać wypadki, to paradoksalnie w porównaniu do innych przeszkód ta wcale nie jest aż tak znacząca. Pominę też całkowicie kwestie finansowe, dla uproszczenia zakładając, że Musk przeznaczy na ten cel nieskończoną ilość pieniędzy. Czego więc nie pominę? Zacznę od tych dających się rozwiązać przeszkód. Po pierwsze, na Marsie dosłownie nie ma czym oddychać. SpaceX planuje wybudowanie kopuł, w których ten problem by nie istniał, ale nawet jeśli uda się to zrealizować, będzie to oznaczać życie w zamkniętej, niewielkiej przestrzeni, a każdy, kto chciałby wyjść, musiałby zakładać kombinezon, choć takie sytuacje prawdopodobnie byłyby ograniczane do minimum. Nie sprawia to oczywiście, że życie na Marsie jest niemożliwe, ale jak powiedział znany popularyzator nauki Bill Nye, życie na innej planecie nie brzmi zbyt pociągająco, gdy nie można wyjść na zewnątrz. Pod drugie, na Marsie można latać z Ziemi mniej więcej co dwa lata, więc na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, Bazy na tej planecie musiałyby być samowystarczalne. To oznacza, że trzeba by było znaleźć sposób na zapewnienie wszystkim jedzenia, co prawdopodobnie jest możliwe, ale aktualnie jeszcze nie wiemy, jak by się odbywało i jak dużo ziemskich przedmiotów oraz surowców byłoby potrzebne, by mogło się to udać. Po trzecie, w atmosferze Marsa unosi się trujący dla ludzi pył. Oczywiście ludzie wychodzący poza kopuły nosiliby kombinezony, więc nie byłby to dla nich bezpośredni problem, ale wracając do kopuł. Siłą rzeczy przychodziliby razem z pyłem, który na nich osiadł. Dopóki nie uda się wymyślić sposobu, żeby ludzie nie mieli z pyłem żadnej styczności, może to być duży problem. Ale tak jak mówiłem, niewykluczone, że wszystko o czym powiedziałem uda się rozwiązać w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Czas więc na kwestie, z którymi kompletnie nie wiemy co zrobić. Po pierwsze promieniowanie. Nawet życie pod kopułą niespecjalnie przed nim chroni, nie mówiąc już o wychodzeniu na zewnątrz. A na pewno spowodowałoby ono m.in. znacznie wyższą częstotliwość zachorowań na nowotwory, być może nawet o rząd wielkości większą, i jak na razie nie ma pomysłów, żeby skutecznie temu zapobiegać. Po drugie, na Marsie jest blisko trzykrotnie mniejsze przyciąganie grawitacyjne niż na Ziemi. Astronauci przebywający na międzynarodowej stacji kosmicznej w minimalnej grawitacji po powrocie na Ziemię doświadczają bardzo wielu problemów zdrowotnych. Możliwe, że podobnie będzie z ludźmi mieszkającymi na czwartej planecie od Słońca, ale skutki życia tam przez kilka czy kilkanaście lat są tak naprawdę obecnie całkowitą niewiadomą, bo jeszcze nigdy nikt nie spędził tak wiele czasu poza Ziemią. Po trzecie, wpływ grawitacji to nie jest jedyna rzecz, co do której nie mamy pojęcia, jak dokładnie będzie działać. Są inne kluczowe kwestie, gdy mowa o mieszkaniu na Marsie, w przypadku których sytuacja wygląda bardzo podobnie. Nie mamy pojęcia, jak życie w zamknięciu na innej planecie wpłynie na ludzką psychikę. Nie da się stwierdzić, czy nie powstaną jakieś specyficzne dla tej planety choroby. Nie wiemy ani tego, czy ludzie w zupełnie innym środowisku byliby płodni, ani jak przebiegałaby ewentualna ciąża i pogód, ani w jaki sposób kombinowanie i wszystkie inne nietypowe dla naszego gatunku wagonki wpłynęłyby na rozwój płodu. Bardzo możliwe, że ewentualne kolonie na Marsie po prostu by wymierały i to bardzo szybko, bo średnia długość życia byłaby tam prawdopodobnie niższa niż na ziemi. Z tych wszystkich powodów planów na to, by na Marsie za 30 lat żył milion osób nie da się traktować inaczej niż jako pomysł science fiction. Bada na Marsie, w której żyłoby kilkadziesiąt, może kilkaset osób, a która służyłaby m.in. do testowania, jak przebywanie na tej planecie wpływa na ludzki organizm oraz czy da się tam pozyskiwać jedzenie. Być może uda się taką założyć do 2050 roku, choć astronauci musieliby się liczyć z tym, że ryzyko śmierci lub bardzo poważnej choroby w wyniku życia na czerwonej planecie przez kilka lat jest ogromne. Natomiast koncept miasta zamieszkanego przez zwyczajnych ludzi – to coś, co jeszcze długo, a być może nawet nigdy nie będzie wykonalne. No właśnie, bo jak na razie mówiłem o planach założenia na Marsie bazy w stosunkowo bliskiej przyszłości, ale kolejną kwestią jest ta formacja tej planety, czyli stworzenie tam warunków podobnych do tych, które panują na Ziemi. I tutaj zasadniczo wiemy jeszcze mniej. Na niektóre kwestie w ogóle nie mamy pomysłu, na przykład nie wiadomo, w jaki sposób mielibyśmy zmienić panującą na Marsie grawitację do tego stopnia, by przypominała ziemską. Z kolei na inne problemy, Potencjalne rozwiązania istnieją. Głównie chodzi tutaj o stopniowe zmienianie atmosfery, tak żeby po pierwsze, dało się normalnie oddychać, temperatury były tam wygodne dla ludzi, a po trzecie, promieniowanie przestało być tak dużym problemem. Tyle, że taki proces byłby bardzo długotrwały. Są różne koncepcje, jak to zrobić oraz różne prognozy, spośród których najbardziej optymistyczne mówią o mniej więcej tysiącu lat, a najmniej o milionach lat. Właściwie to nawet nie. Najmniej optymistyczne wątpią, czy to w ogóle jest wykonalne. Ale nawet zakładając, że jest, mam bardzo poważne wątpliwości, czy jakikolwiek człowiek w ogóle tego momentu dożyje. Fanem pomysłu tej reformacji jest też Mask. I miał dosyć nietypową propozycję, mianowicie, żeby użyć broni nuklearnej do zbombardowania biegunów i uwolnienia do atmosfery znajdującego się tam dwutlenku węgla oraz pary wodnej, czyli oczywiście gazów cieplarnianych. Powiedziałem miał, bo nie jestem pewien, czy w międzyczasie się z tego pomysłu nie wycofał. Mam nadzieję, bo ten plan nie ma prawa zadziałać. Po pierwsze, wymagałby całego mnóstwa głowic jądrowych, a po drugie, znacznie ważniejsze, na Marsie zwyczajnie nie ma tyle CO2, by wywołać znaczące ocieplenie. Według badania sprzed trzech lat, taka te reformacja tej planety w ogóle nie jest możliwa za pomocą dzisiejszej technologii. Więc wszelkie plany zrobienia tego aktualnie można go rozpatrywać jedynie w sferze marzeń. Elon Musk powiedział kilka lat temu, że chciałby umrzeć na Marsie, byle nie podczas lądowania. No cóż, aktualnie ma 50 lat. Zakładając, że pierwszy lot załogowy będzie miał miejsce za 15 lat, a podejrzewam, że mniej więcej wtedy się to wydarzy, to przy dużej determinacji być może da radę się załapać na któryś z kolejnych startów rakiety. Jak dobrze pójdzie, to nawet go przeżyć, a wtedy z realizacją planu nie powinno być większych problemów, po prawdopodobnie 70 czy 75-latkowie... Zbyt długo na Marsie nie pożyją. Więc jeśli którekolwiek z marzeń dotyczących podgórzy podziemskich miałoby się maskowi udać zrealizować, to prawdopodobnie właśnie to. A co do stawania się międzyplanetarnym gatunkiem, by uratować ludzkość, przytoczę fragment książki Martina Gisa na ten temat. Do 2100 roku poszukiwacze wrażeń być może założą samowystarczalne bazy na Marsie albo asteroidach. Ale nigdy nie oczekujmy masowej emigracji z Ziemi. Tutaj zdecydowanie nie zgadzam się z Maskiem czy Stevenem Hawkingiem, którzy entuzjastycznie wypowiadali się o szybkiej budowie dużych społeczności na Marsie. Myślenie, że kosmos oferuje nam ucieczkę od ziemskich problemów, to niebezpieczne złudzenie. Musimy rozwiązać nasze problemy tutaj. Pogadanie sobie ze zmianami klimatu może wydawać się bardzo trudne, ale to nic w porównaniu z terraformacją Marsa. Żadne miejsce w naszym systemie słonecznym nie oferuje nam nawet tak łagodnych warunków jak Antarktyda czy szczyt Everestu. Podsumowanie. Pomysły maska mają wielu fanów, bo odpowiadają temu, jak chcielibyśmy, żeby wyglądała przyszłość. Nowoczesny transport publiczny, leczenie nieuleczalnych jak dotąd chorób, błyskawiczne podgrzowanie po świecie czy kolonie na Marsie. Łatwo zachęcić ludzi futurystycznie wyglądającymi prezentacjami i oczywiście kolorowymi LEDami, ale to jeszcze nie znaczy, że te projekty mają jakiekolwiek szanse na to, by zostały zrealizowane. Nie odbieram oczywiście firmom Maska pewnych sukcesów, chociażby tego, że SpaceX dał radę zmniejszyć koszt wynoszenia towagu na orbitę, ale tak duże grono fanów, a często wręcz fanatyków CEO Destiny, bierze się nie z jego faktycznych osiągnięć, tylko z który potrafi wzbudzić wokół projektów swoich spółek. Bo co jak co, ale w tym jest naprawdę dobry. Gdyby ktokolwiek inny proponował takie pomysły jak on, to prawdopodobnie zostałby w najlepszym razie zignorowany. A Maskowi udaje się zyskać duże grono zwolenników. Nawet dla najbardziej niedorzecznych propozycji, takich jak Starship f 2 Earth. Tak dobry wizerunek jest jednak, jak mam nadzieję udało mi się pokazać, kompletnie niezasłużony. Robienie ładnych rzeczy nie czyni z człowieka wybitnego wynalazcy. Snując nierealistyczne wizje, nie stajemy się zbawicielami ludzkości. Wypowiadanie się na przeróżne tematy nie oznacza, że automatycznie jesteśmy w nich specjalistami, a nawet posiadanie wielomiliardowego majątku nie sprawia, że wyzywanie ludzi od idiotów i pedofilów. Staje się czymkolwiek innym niż niezdolnością do godzenia sobie z krytyką. Kusząca jest wizja zakończenia tego filmu jakąś ostrą diagnozą, że popularność maska to wina chorego społeczeństwa czy coś w tym stylu, ale tak naprawdę nie mam takiej potrzeby. Elon Musk to osoba, która swoimi wypowiedziami, a także sposobem, w jaki zarządza spółkami oraz przedstawia kolejne projekty, prezentuje zachowania, które zwyczajnie oceniam jako toksyczne, szkodliwe albo przynajmniej niepożądane. I myślę, że nawet większość jego fanów się z tym zgodzi, gdy tylko się o nich dowie. Może fajnie byłoby więc skończyć z reagowaniem entuzjazmem na cokolwiek, co powie Mask, oraz z atakiem na każdą krytykę wymierzoną w jego stronę, bo dopóki tak to będzie wyglądać, trudno oczekiwać, żeby cokolwiek się zmieniło. A ja osobiście chciałbym, żeby coś się zmieniło. Także dlatego właśnie nie lubię Ilona Maska. To całkiem miłe, że poświęciliście aż tyle czasu, żeby się dowiedzieć. Dziękuję. Chyba.